Kowalskiego, Grota, w Koziegłowach, województwo wielkopolskie, za różnorodne działania wokół drzew, leśne czytanie i pomysł stworzenia rodzinnych zieleni. W przedszkole pod zielonym listkiem w Sierpańcu, województwo śląskie, za różnorodne działania w ramach programu Święto Drzewa oraz zaangażowanie rodzin przedszkolaków do zasadzenia drzew przy domowych ogródkach. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu dzieci, całego personelu za wyróżnienie nas tą konkursie. Przedszkole nr 19 imienia Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim za szeroką współpracę w ramach Święta Drzewa oraz zaproszenie rodzin przedszkolaków do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym Eko Drzewo i pikniku rodzinno-ekologicznym. Ogromnie dziękujemy za wyróżnienie. Chcę tylko powiedzieć, że tutaj stoi koordynator, pani Bożenka, która po raz 12 bierze udział w obchodach Święta Drzewa. Tak, ja pracuję trochę krócej w tym przedszkolu i chciałabym również powiedzieć, że z naszego miasta, z Ostrowca Świętokrzyskiego jest jeszcze jedna placówka, także na 11 wyróżniamy. Są dwa przedszkola, w przedszkole również 21. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że wynikuje po 11 latach naszej współpracy, że nasza działalność spodobała się, została doceniona. Bardzo się z tego cieszymy, bo robimy wszystko, żeby już od najmłodszych lat, od wieku dziecięcego wpajać umiejętności ochrony drzew i mamy nadzieję, że nasi absolwenci, gdy zajdzie taka potrzeba, zawsze staną w ochronie drzew. Będą ich ratować. Jesteśmy po raz pierwszy, mam nadzieję, że mi pozostanie. Zespół szkolno-przedszkolny w Drwini, przedszkole samorządowe, jest to województwo małopolskie, za różnorodne działania w ramach programu Święto Drzewa oraz czytanie pod drzewami bajek i baśni z książeczek przynoszonych przez dzieci. Święto Drzewa i niesamowicie jesteśmy zaszczyceni, po prostu, że zostaliśmy laureatami tego konkursu. To my dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Znaczy, nawet się nie spodziewałem, że sadzenie to jest jedno, ale to, co czytaliśmy drzewo, bardzo chciałem, żeby to się przyjęło i się przyjęło. Zaczęliśmy czytać powoli drzewom i na różnych piknikach i akcjach ja siedzę pod takim drzewem słów i czytam mojego ulubionego poetę, wielkiego proroka i cudownego poetę i trudnego człowieka, Mieczysława Miłosza. Ludzie podchodzą i słuchają wierszy, których niektórzy nie czytają od 20, 30, 40 lat. Czytajcie wiersze, słuchajcie, czytajcie wiersze. W wierszach znajdziecie każdą odpowiedź na to, co się dzieje wokół, tylko w Polsce i na świecie. Czytajcie wiersze. Drzewom, psom, rodzinie, żonie, czytajcie wiersze, będziemy lepsi. Ostrowiec Świętokrzyski po raz drugi, przedszkole publiczne nr 21. Za wieloletnią realizację programu Święto Drzewa oraz zaproszenie rodziców do czytania na głos utworów literackich o drzewach swoim dzieciom. Dziękujemy kochani bardzo serdecznie, także czytajmy, czytajmy jak najwięcej, szczególnie pod drzewami, wtedy gdy słyszymy, gdy szum drzew koi nas. Bardzo serdeczne, ogromne podziękowanie. Dziękujemy bardzo. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Chrobrego w Wąsąszu, województwo dolnośląskie, za różnorodne działania i szeroką współpracę w ramach programu Święto Drzewa
oraz pomysł konkursu poetyckiego pod hasłem Magiczne drzewo. Słuchajcie, myśmy zrobili drzewa, oni czekali na ten baner i się spóźnili z tego powodu. Tym bardziej wielkie oklaski dla nich, no. Bardzo wam dziękuję. Bardzo. Przećwiczyliśmy jeden okrzyk, zrobimy go teraz, nie powiemy nijaki. Zrobimy go na raz, dwa, trzy. Tak? Gotowi? Raz, dwa, trzy. Święta drzewa! Kolejne. Kolejne czarodziejskie drzewo otrzymuje Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Warszawie za różnorodne działania w ramach programu Święto Drzewa oraz zorganizowanie happeningu z okazji Święta Drzewa na ulicach Mokotowa. Ja myślałem, że w korkach sportowych pani wyleci piłkę konkurencji. My jesteśmy szkołą sportową, proszę Państwa, więc dla nas drzewa są bardzo ważne, bo w cieniu drzew ćwiczymy, w cieniu drzew wypoczywamy i sadzimy te drzewa na naszym boisku. Mamy już sporo posadzonych drzew, dbamy o drzewa i nie pozwalamy ich nikomu dotknąć, dopóki nie spotkamy się z nimi już tak w wieku 80-90 naszych lat życia, a będziemy żyć długo, bo oddychamy świeżym powietrzem przez te drzewa produkowane. Bardzo dziękujemy i cieszę się, że jako chyba jedyna szkoła warszawska jesteśmy wyróżnieni tutaj. Bardzo dziękujemy, panie Jacku. A jeszcze muszę dodać, że pan Jacek mnie zachęcił chyba 13 lat temu na polach mokotowskich. Spotkaliśmy się z okazji Święta Ziemi. Poznałam tutaj całą tą działalność klubu Gaja. To były początki chyba wtedy. Jeszcze nie. Córka była u nas na lekcji, także też nas bardzo zainteresowała tą działalnością klubu Gaja. I myślę, że jeszcze póki ja będę pracować, potem moje koleżanki będziemy Państwa wspierać. Piękna działalność, gratuluję. Ja chciałem Państwu teraz powiedzieć, dlaczego Polacy z trudem, bo z trudem, ale wygrali z Danią. Wiecie dlaczego? Bo oni sadzą drzewa na boisku i jak oni ćwiczą, to muszą między tymi drzewami. Więc będziemy mieli świetnych piłkarzy. Dziękuję bardzo. Przedszkole nr 244, Niegocińskie Skrzaty w Warszawie za różnorodne działania w ramach programu Święto Drzewo oraz stworzenie poradnika Jak dobrze posadzić drzewo. Świetna przedszkole, świetna współpraca, świetni ludzie. Ja wam bardzo osobiście dziękuję. Przyjazd do was za każdym razem i praca z wami. To jest to, co trzyma mnie przy życiu w tym świecie. Wielkie dzięki. My też bardzo dziękujemy, bo chociaż przedszkolaki są małe, to robią tak wielką sprawę, która będzie służyła wszystkim pokoleniom, tych następnym także. Myślę, że należy być z nich dumny. Ja również do tych słów wcześniej wypowiedzianych bardzo dziękuję i dziękuję serdecznie klubowi Gaja. Dziękuję rzeczywiście. Każde spotkanie z klubem jest dla nas ogromnym świętem, ogromnym przeżyciem dla przedszkolaków. I tak jak mówię, jesteśmy 9 raz i myślę, że będziemy jeszcze dalej. U nas na przedszkolnym ogrodzie, nie na boisku, rośnie już wspaniałych, bardzo, bardzo dużo drzew, ale nie tylko na ogrodzie, na terenie osiedla również. Także dziękuję serdecznie. A teraz wyróżnienia dla wieloletnich uczestników i partnerów programu Święto Drzewa. Laureaci Złotego Czarodziejskiego Drzewa 2016 to Nadleśnictwo Zawadzkie za konsekwentną i wieloletnią realizację programu Święto Drzewa. Zasłużyli. Zapraszamy was. Dzisiaj była bardzo piękna historia. Podchodzi jeden z panów do mnie w tym przepięknym mundurze. Patrzy na mnie i mówi: Lasy Państwowe. Coś naprawdę. Ogromnie dziękuję za tą wieloletnią współpracę. Bardzo dziękuję. Chciałam bardzo serdecznie podziękować klubowi Gaja za to, że zostaliśmy tak wzruszeni.
Z programem Święto Drzewa jesteśmy związani już od 9 lat i cieszy nas ogromnie, że co roku w programie Święta Drzewa uczestniczą wszystkie szkoły z naszego zasięgu terytorialnego i samorządy terytorialne i stowarzyszenia. Bardzo, bardzo dużo osób, które chcą działać właśnie na rzecz naszej ziemi, klimatu i często właśnie uczestniczą w różnych konkursach ekologicznych. No i są zawsze z nami na wspieranie. Dziękujemy bardzo.